Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z strony Darklof, no i kontynuujemy naszą serię Let's Play Sadox Duty Zone. Pamiętam, że w ostatnim odcinku dowiedzieliśmy się, gdzie mieszka nasz przyjaciel Merryman, który powinien mieć naszą, który przebywał trupy. Tylko pytanie stawiliśmy, której z trzech krypt jest? Okej, okay, no to zaczniemy, aha, okej. Okay. Aha, perfekt. A tutaj? Okej, okay. Krypta lub cmentarz, no to dochodzimy do krypty. Pewnie będzie na tutaj, na dole, jak znam życie. I oczywiście zwolniłem chwilę tempo, bo nie chcę trafić od razu, jeżeli coś... Aha! Fajnie, miał własny dungeon. Coś oddałem. Aha, pewnie klucz. Aha, trupy będą na mnie czekać. Tak, myślałem, że chcecie się bić. Jak widzieliście, on już z pistoletem. Jak spodziewałem. Trochę dziwnie opancerzeni są. Chodź. Kurde, ile was jest tutaj? Co to był za krytykal? Co? Nie mogę z nimi się bronić? No to dobrze, napierdalać. Śpierdalaj. Chcecie się bić, że nie możecie, kurde, że ja nie mogę z wami się bronić? Że krytykale nie mogę widzieć, tak jak robiliśmy na Guardianie. Spierdalać. Nie pomyślałeś, że tyle walnę, co, suczka? Żegnam. I dostał w ryja. Jak widzieliście, prawie 500, dokładnie 460. Leżysz. Dawaj mi ransoletę. Pieniędzy nie ma, a i tak zwolnię tempo, bo jeszcze ich jest więcej. Kurde, ile was tu jest? O kurwa, ile was tu jest? To jest cały montu do wybicia? Podoba mi się wyzwanie. Dobrze, jednak zostawiłem to na tym odcinku, a nie wcześniejszy, bo trochę by mnie to zajęło. No to zaczynamy zabawę. Który z was chce być pierwszym trupem? Okej, dzisiaj nie ruszają. Ale tamten tak. Chodź do mnie. Żegnam pierwszego. Jak widzicie, dźwięk jest trochę spóźniony. Nie rób mi jaj, no gin. No właśnie, 214. Okej, okay, tamci mi nie widzieli. Mamy zajebisty tron palący. Tu mamy jeszcze innych trupów. Chce ze mną porozmawiać? Nie? Nie bierzemy jeńców! Żegnam. Nie bierzemy jeńców! Nie ma kurwa, że szkielety w więzieniu będą mieć ten... Będą mieć wolne. Zjeżdżać. O, źle trafiłem, sorry. Żegnam. Okej. Okay. Pozbyliśmy się już pół szkieletów. I zostali mi tamci, jak widzicie. I plus ci. Więc od razu wyciągniemy pistolet i zobaczymy, czy oni się przyjdą. Nie. Super. Aha, jest ich trochę tutaj. Więc przyjdziemy tutaj bardziej w bok, żeby przyszli mi pojedynczo. Weźmiemy jedną potkę. Zobaczymy, w ilu przyjdą. 83, kurde, jednym atakiem. Zwykłym. Okej. Okay. O, brak mi siły. No, to jest moją komplikacją. Spierdalaj. Mamy wódkę? Nie, nie mamy. O kurwa, zablokowała mi się ta, bo chciałem się nachlać. I przez pomyłkę nie nacisnąłem to, co chciałem. No, może się to też zdarzyć. Jak widzicie, nie możecie się bronić, jeżeli myślicie o... chlaniu. O! Przez pomyłkę walnąłem cię. Chciałem zrobić co innego. A, gin. Okej, bierzemy małą potkę, bo tutaj nie ma sensu brać tych dużych. Katlasik, bardzo dziękuję. Zwolnię tempo. Zaczęła mi się gra, znaczy, że coś mnie jeszcze zauważyło.
Tu was oczywiście też wybiję. Aha, ten sam trik, co mieliśmy ostatnim razem. Dobrze. Ale najpierw wybiję waszą kompanię. Nie ma przyjacielów trupów tutaj. Chciałeś mi strzelić kulkę, co? Okej, nie trafił. Ja ci dam robić przyjaciele trupy. W dobrym imieniu kościoła świętego Andrzeja. Chcesz się bić? Spierdalaj. 123. Zjeżdżaj. Został nam jeszcze ten przyjaciel. No chodź. Boisz się? Aha, się nagle odblokował. Musiał się zaciąć. Nie ma obrony. Nie ma obrony. Ataku. I spierdalaj. Ciebie bardzo chętnie jeszcze okradniemy. No i idziemy teraz wybić tych szkieletów, którzy są tutaj. Byście powiedzieli, że oni są niewinni. Ta, jasne. A potem was zabiją przy pierwszej okazji. Więc po prostu będę wredny i po prostu wybiję. Nie ma litości dla trupów. Aha, jesteście spokojni. No to zanim ten, spróbujemy najpierw z nimi porozmawiać. Zobaczymy, czy mogę w ogóle. A jak nie, to zginiecie. Dobra. Sami tego chcieliście. Nie chcecie ze mną rozmawiać? Żegnam. Zdychaj o stół. Leżysz. 499. Leżysz. O nie? Leżeć. Powiedziałem, że masz leżyć. Leżeć. I ty też masz leżeć. Okej. Szataliśmy wszystkie szkielety. Jak widzieliście, nawet mi zostawiły broń. Zajebiście, musieli grać w hazard. Od kiedy trupy grają w hazard? Że mieliście tyle pieniędzy przy sobie. No i zobaczę, czy mają tutaj w tych szkatułkach cokolwiek ciekawego. Nawet łóżka im zrobili. Ale my musimy zobaczyć tutaj z tyłu, co według mnie się chowa nasz przyjaciel, którego musimy spotkać. Merryman! Kogo ja cię widzę? Okej, zapiszemy i z nim sobie porozmawiamy jak człowiek z człowiekiem. Albo trup z człowiekiem. Chodź do mnie. Aha! Jak, dlaczego ja z tobą nie mogę rozmawiać? A chyba jesteśmy w... O, teraz się uwolniło. No. No, tak jak myślałem. Ten spierdala. Nie uciekaj przed moją bronią. Aha, następny z tych Indian. Pamiętacie to, co mieliśmy w Tayasal? Nie wiem, dlaczego oni się tak pojawiają. Ten właśnie z dupy. No, chcesz się bić? Żegnam, byłeś śmiertelny, to chyba moja stara. Okej, Mahuani. No i trzeba przeszukać... Jeszcze żyjesz? Chodź. Ty powinieneś leżeć. Byś cię zabiłem. No dobrze, to znaczy, że zabiję cię drugi raz. Aha, zawołał sobie kompanię. To dlatego. Nie ma problemów, zabiję nawet ciebie, przyjacielu. Aha, to są krytykale jego. Aha, on przywołuje nieprzyjaciół. No dobrze, dobrze o tym wiedzieć. O kurwa, to jest krytykal jego. No dobrze, to cię wyrżnę porządnie. Masz zdychać. No niestety nie widać jego obrony. Ale i tak cię zabiję.
No, już jesteś półtrupem. Kurwa, ile ty masz HP? Aha, on się leczy, dobra. Masz trzecią kulkę. No, już nie powinieneś mieć energii. A nie, to bez sensu brać jeszcze wino. Jeszcze masz? Ile masz tej energii, facet? Na szczęście tamten już sam nic nie zrobił, jest zablokowany. I sobie wszyscy zdechli. Nie ma, kurwa! Tutaj zostałeś się zielonym palantem, będziesz musiał sobie jechać. I mamy Jade School, panie i panowie, i mamy Horseman X. Bardzo przydatna broń. Udało nam się. Rozwaliliśmy zło, co męczyło to miasto. No i zobaczmy do zadań. No. No i teraz musimy wrócić do Dominika. Teoretycznie nie powinienem po tym spotkać naszego znajomego. Chodzi o czarne skrzydła, czy jak nazywam go Flying Dutchman, znaczy latający Holender, ale nigdy nie wiadomo. Okej, oczywiście my sobie wracamy do okrętu. Aha, okej, poszłam w błędnym kierunku, nic się nie stało. Mogliśmy tak teoretycznie nawet od razu wylądować w Lighthouse, byśmy mieli mniej problemów. No ale jak to się mówi, cóż, już to zrobiłem. Okej, wracamy do miasta. Street. Ale widzieliście jaka świnia? Tak, wiem, mam jeszcze 17 dni, dziękuję. Okej. I oczywiście przed wyjazdem sobie zapiszemy, jeżeli coś cokolwiek by się stało. No i teraz popłyniemy do Dominikana. Okej, otwieram nasze żagle. No i płyniemy. Ale my popłyniemy skądś indziej jednak. Będzie szybciej. Popłyniemy z Cape San Antonio. To będziemy mieć od razu stąd wyjściem. Tylko dlatego. Jak widzicie, jesteśmy o wiele szybsi. Miej nadzieję, że nie znajdę naszego znajomego. I muszę pojechać teraz do Dominikana, co jest kompletnie na dole. Trochę nam to zajmie. Ale kurde, od dawna nie miałem tej czaszki, kurde, tak przypominam. Sprawdźmy nasz przypadek. Aha, okej, nie mamy żadnego info. Szkoda. Nic się nie stało. Na razie i tak sobie płyniemy. Nie ma naszego znajomego, tym lepiej dla mnie. Ułatwia mi to dużo spraw. Nie mam lagów, to znaczy, że nie mam prawie żadnych, nie będę miał już wypadków. To bardzo dobra wiadomość. A my już prawie jesteśmy. A mi się wydaje, że po prostu gra była ustawiona tylko na 3 amulety. Potem by już nam by nic nie zrobiła. No ale trzeba trzymać się i tak na baczności, że jeżeli... Nie wiem! Kurwa, Storm! Nie! Wypierdalaj, Storm! Wypierdalaj! O! Okej. Cape Scott Head. Mieliśmy jednak bez wypadków i oczywiście mor. Okej, sobie pobiegniemy do naszego przyjaciela. Co daliśmy mu zajebistą... muszkiet. Kurde, oddawaj mi muszkiet, kurwa, za informację tylko. Dawaj muszkiet. Dobra. Biegniemy sobie oczywiście. No i wróciliśmy. Okej, tutaj nawet nie mam potrzeby zapisywać. Okej, no i z nim musimy porozmawiać. Beware of midnight, when the shadows of the Jaguar warriors go out to hunt. No właśnie, zauważyliście, że nigdy nie zaatakował? Aha, bo się boi. No i to sobie poczytajcie chwilę, trochę to zajmie. Kobieta i stary facet. Czy wam czegoś to nie przypomina, kto to może być?
Blinding with Rising Sun. No to chyba już sami rozumiecie, kto grał w Piraci z Karaibów. Ja już nawet tak mogę dojść. Oczywiście chodzi o Nathaniela i Daniel. Znowu. No i teraz dostaniemy zajebiste amulety, które zaraz wam pokażę, co działa tylko na jeden miesiąc niestety. Niestety, jeżeli nie założycie tego, zginiecie, powiem od razu. Musimy to robić, to mamy zadanie w ciągu miesiąca. Pokażę wam od razu, o co chodzi. Te amulety działają od razu, jak widzicie, macie ustawienie. Widzicie, że są, po prostu można ich zabić i podnosi nam weapon skill. Albo możemy mieć protekcję przed nich atakowami i po prostu przed poison. To będę już działają one, mamy tylko miesiąc. No ale musimy dowiedzieć, gdzie się znajduje ta wyspa, o której on mówi. A dokładnie o jaką wyspę mówi, to ja wam powiem, to co mieliście spytać z Karaibów. Chodzi na temat wyspy o nazwie Kelroa. Kelroa, ja wiem nawet, gdzie ona się znajduje. Nasza... Tylko, że ja, żeby nie powiedzieć, że ja cokolwiek za dużo wiem lub coś takiego, pokażę wam to w bardzo dobry sposób. A najpierw sobie zapiszemy i zobaczę, czy nie minęło pół godziny, bo nie mam zegarka. I zaraz do was wrócę. Jestem, minęło około prawie 20 minut, gdzieś jesteśmy obok. No i teraz sobie od razu jak najszybciej trzeba wypłynąć... Do tego, tak jak już mówiłem, na te, nawet jak on powiedział, mamy tylko miesiąc, ale ja, nie, powinno wystarczyć, gdyby kurwa wiatr by się zmienił w moim kierunku. Zastanawiam się, czy zdążę z żarciem. Nie, może zdążę. Mamy na razie na 5 dni jeszcze. Aha, już się nam kończy. Fajnie. Obyśmy to wytrzymali. No dobra. Zatukuję piratów, żeby zyskać żarciem. Mam nadzieję tylko, że jesteście pełni, bo ja jestem głodny. Wielkie szczęście mówisz, a ja się nazywam Szczęście. Więc skopiowałeś mi imię. Musisz za to zapłacić. Niestety nie mam wiatru. Aha, księżyc zanikł. Mamy fajny wiatr, niestety w złym kierunku. Ten mi strzela kule łańcuchowe, ale ja na to nie mogę mu pozwolić. Więc od razu jego ładujemy z kartaczami i od razu załadujemy preliminari, bo mi się to nie podoba. Quick, na wszelki wypadek, gdyśmy musieli uciekać. No, już mam mniej niż połowę załogi. No, powinienem już teoretycznie za chwilę mu go złapać. No, załogi już nie ma praktycznie. Tylko, że się boję, czy on mi nie wyrżnie ich za dużo. Albo nie, nie wyrżnie nawet. No. No, teraz to już nie masz szans, padale. Pedale. Idź jej do okraść. Ok, chcę walczyć. Dobrze, chodź. Zabiliśmy jeszcze 6 osób dodatkowo na okręcie. No spierdalać! No muszkieterzy tylko byli tutaj. No. Dobrze, nikt u mnie nie zginął, a ja chętnie wódkę o was zabiorę. Okej. Okay. Take no prisoners! Okej. Okay. A ja wam zrobię zajebisty taniec. Co oczywiście o wszystkich zabije. Battle Axe się zawsze przyda. Tutaj nic. Okej. Okay. Kabina. Pal gumę. Żegnam. Okej. Okay. Easy poszedł na piach. Okej. Okay. Przeszukujemy oczywiście. Trochę tych miał. Zawsze się przydam. Te oczywiście mi są bezużyteczne chwilowo.
Tutaj nic. I tutaj nic. Okej. Ja potrzebowałem żarcia od ciebie. O, nie mam miejsca na to. Kurwa! Podoba mi się facet, podoba. Rozładuję ciebie. Pojedziesz ze mną. Zostawię ci cały machoń. Będę musiał sprzedać cały koton, jak tylko dojedziemy do Port Royal. Ale ja chcę żarcie, no. Zostawię ci tam troszeczkę. 40 powinno ci wystarczyć. Room też ci trochę zostawię. Transfer. Ty potrzebujesz 35 osób. Damy ci kapitana klasy trzeciej. No i oczywiście wypływamy stąd. Zwoń na chwilę tempo, żeby zobaczyć, gdzie jesteśmy. A, dobra. Mamy jeszcze trochę żarcia, jesteśmy spokojni. Powinno nam wystarczyć, żeby dojechać. Ale na wszelki wypadek muszę kontrolować. 11 i ten. Świetnie. Zmienimy banderę w międzyczasie. Oczywiście na francuską. No kurde, ile potrzebuję czasu. Ale jednak tego pół papieża się cięć, księdza się bardzo przydało. Okej. O kurwa, się kończy nam czas. 81 tysięcy tylko wydaliśmy. Kiedy myśmy dostali te amulety? Muszę sprawdzić jak najszybciej. 23 minęło. No, dopiero tydzień, jesteśmy spokojni. Port Royal Lighthouse. I oczywiście port. Temu oczywiście każemy zatrzymać się w miejscu. Ja muszę od ciebie zabrać trochę rzeczy. Oczywiście mi chodzi o załogę, reszta mnie to praktycznie mnie nie obchodzi. Oczywiście mi chodzi też żarcie, tak powiem. Reszta to są praktycznie gówna. Cykloty jednak się przydadzą. Ale nie tak dużo. Ze 100 powinno mi wystarczyć, żeby naprawić sobie okręt. 120, perfekt. Reszta to pójdzie na sprzedaż. Okej, okay, room sobie oczywiście zabiorę. I oczywiście mor. Okej, okay, oczywiście pójdziemy najpierw do store sprzedać wszystko. I've got the best products around. Bo nie potrzebuję tego okrętu. No 5000, mało warte, ale zawsze coś. Te pieniądze mi nie są potrzebne. Jedynie co poszedł to za heban. 70 tysięcy, bardzo duża fortunka. Teraz nasza kolej się trochę wyładować. Okej, okay, co mamy ciężkiego na okręcie? Oprócz koton. No, prawie 100 tysięcy, kurde, naprawdę ładna suma. Gunpowdery mi są potrzebne, medycyny mam i tak dalej, i tak dalej. Rozładujemy cannonballs, bo nie cierpię tego gówna i bomby. Sprzedam z 1500. Okej. Okay. Chainy też sprzedam, bo mi nie są potrzebne, 3000. Okej, okay, no i grape shots sprzedam z 800? No, powinno mi wystarczyć. Okej. Okay. Teraz idziemy sprzedać nasz okręt. Zobaczyć, ile mam z załogą, zanim popłyniemy tam, gdzie ja myślę. Dziękuję za pieniążki. Okej. Okay. Zobaczmy, jak z załogą. 297. Okej. Okay. Nie, powinno mi tyle wystarczyć. Dobra, port. No i teraz będziemy musieli pojechać do naszego przyjaciela. Ale najpierw sobie zapiszemy. I płyniemy do Cape Negril. Okej. Okay. Zobaczmy, czy mam szybki teleport. Tam Portland. Aha, nie mam. Fajnie. Ale możemy to trochę przyspieszyć, jeżeli mamy wiatr. Nie, nie mamy. Szkoda. Znaczy bym to trochę przyspieszył. Niestety nie mogę sobie na to pozwolić. Szkoda. Okej. Okay. Teraz powinniśmy mieć. Cape Negril. Niestety muszę poczekać do rana, żeby spotkać się z Nathanielem. Więc poczekamy te 5 godzin. No i teraz możemy na spokojnie iść. Ale wiecie co, skoro od razu jesteśmy, to zapełnimy trochę załogę. Więc i... Aha, zapomniałem, tak. Nie ma tutaj teleportu od Cape Negril.
Okej, okay. City Gates. I Street. Okej. Okay. Najpierw pójdziemy do tawerny. Załatwimy się trochę. Tak jak zawsze myślę tylko o ptasie. Okej. Okay. Sup, nie ma nikogo. No, 32 osoby mi się przydadzą. Już mamy prawie 330, więc powinno to wystarczyć. No i teraz, tak jak już obiecałem, musimy iść do naszego przyjaciela Nataniela. Nataniel! Siema, Nataniel, przy twojej pomocy. Oh, it's you, my friend. I remember what you did for us for the rest of my life. Okej, to musimy sobie zapisać. Bo mamy nowe koordynaty. Dokładnie gdzie jest ta wyspa Kelroa. Kurde, długopisy gównianem. 19, 32, 62, 25. Okej. To sobie poczytajcie. Labirynt. Jako w tym. Jedna za poczytajcie. Okej. Okay. Zobaczymy, czy jeszcze mi powie coś żona jego. Nie wiem, czy... albo kobietę. Ona już też coś... chyba Daniel dostał trochę wariacji. No ale cóż, okej. Okay. Mamy teraz koordynaty, gdzie mamy pojechać. Ja na szczęście już wiem, gdzie jest ta wyspa. Nawet pamiętam go na pamięć. Widzicie, trzymam sobie zapisane. Co oczywiście mówi, że będzie nas czekało niebezpieczeństwo. Tak, to jest prawda, będzie niebezpieczeństwo. Po to, jak widzieliście, musimy się trochę tam zabezpieczyć. Tak teoretycznie wam powiem, że nie potrzebuję nic specjalnego. Wystarczy mi tylko moja broń. Okej, okay, sobie zapiszemy przed wjazdem do Kelroa. No i oczywiście płyniemy. Mapa. Okej, gdzie znajduje się dokładnie Kelroa? A, bym zapomniał! Kurde, według was, jak ja mam znaleźć tą wyspę bez kompasu? Ja powtarzam, że wiem, gdzie to jest, ale żeby nie mówić, że oszukuję lub cokolwiek, to ja sobie go założę. Z powrotem mój stary, dobry kompas. Gdzie on jest, gdzie on jest, gdzie on jest? Mój kompas. O, jest. Busol. Tego ja nie chcę używać. Okej. Okay. Indyjskie badania to i tak to będę musiał wszystko się przygotować, ale nie będzie aż takiej potrzeby. Ja wiem, co to nam teraz czekam. 71,5. Gdzie jest mój kompas? Aha, chyba że tutaj. Equipment. Tu powinien być mój kompas. O, jest, busol. A mamy dwie. No dobrze, nie jest problemem. I oczywiście dalej płyniemy. Okej, okay. 16 i w górę praktycznie jest więcej, więc 19 będzie pod koniec. 19,32. A zobaczycie, gdzie to jest. To dokładnie przy Tortudze. Ale od razu wam mogę zrobić spoiler. Jednak nie! Pomyliłem się! Ja pamiętałem, że to tutaj. Dobra. Zacznijmy tutaj okręt. Jednak myślałem, że Kelroa to będzie gdzie indziej. Jednak się pomyliłem, przyznaję. No to będę musiał założyć mój stary kompas. No dobrze, zapiszemy sobie. I idziemy do kabiny. Okej, okay. Kabina, kabina. Kurde, pamiętałem, że gdzie indziej jest. Jednak się pomyliłem. Moja pamięć jednak zrobiła mnie troszeczkę w chuja. Okej, ja potrzebuję mojego starego kompasu. Gdzie on kurde jest? O, jest. Working chronometer. 30 dni, ale mi to absolutnie wystarczy. Equipment. A gdzie on jest? Michelus? Nie? Okej. No i teraz powinniśmy znaleźć ją bez problemów. 19,32.
Okej, okay, w dobrą stronę myślałem, ale nie w tym. Dobrze, sobie na razie jedziemy po tej linii. To gdzieś tutaj. 19.32.62. Ja pomyślałem, powiem wam tak wprost. Ja myślałem, że wyspa to była ta, jednak nie. Trochę dziwne, pamiętam. O nie, jedzenie mi się kończy. Mam nadzieję, że będzie gdzieś jakiś fast food szybki. 62. No dobra, jestem zmuszony zatrzymać piratów. Nie mam wyboru. Kurwa, są nawet ostrzy. Ja spróbuję spierdolić od was. Okej. Jednak źle pamiętałem, tak jak powiedziałem. Okej, 62. 19.32. Okej, wiem, że to jest na tej linii. Dobrze, nie wlazłem w sztorm. Aha, fajnie. Fail! No idziemy do kabiny. Okej, będę potrzebował mojego starego chronometru. Przyznaję, tak jak już mówiłem, że pamiętałem, że gdzie indziej jest. Jednak się okazuje, że jest gdzie indziej ta wyspa. Chronometr. Okej. Może. Zakładamy oczywiście chronometr. Pfu, chronometr. O kurwa. Amulety. Okej. No i szukamy tej wyspy. Okej, 45. Jesteśmy blisko. Na pierwszej linii. Niestety druga linia jest problemem. I teraz musimy po prostu popłynąć do koordynat 19.32, 62, 25. Na szczęście to nie jest daleko. Jeszcze jest 10 tych, więc to będzie gdzieś przy San Christof. O kurwa, żarcie mi się kończy. Nie przewidziałem tego, będę musiał... Są Anglicy, nie mogę z nimi walczyć. Kurde, by żarcie mi wystarczyło, no, ja nie mam tego. Nie, czekajcie. Nie, nie stać mnie. Musiałby mnie piraci by mnie zaatakować, jeżeli chciałbym naprawdę, ale to jest trochę dziwne, że on pisze mi dwa dni. Jeden. 62. Muszę dojechać do San Christof jak najszybciej. No. Wcale się im nie dzieje, że się wkurzają. Pytanie mi tylko jedno. Ile mi zginęło? O kurwa! Sprawie stówkę. Capsterville. Ja pierdol, nie spodziewałem się, że aż tyle. Będę musiał wejść do tawerny i się znowu zapełnić. No, nie mam innego wyboru. Nie ma oficerów. Prześpimy się. Okej, dawaj mi ludzi. Okej, i teraz storm. Muszę zapełnić się jak najszybciej w żarcie. Wykupuję wszystko. Room. Was jeszcze zapełnię troszkę. Gunpowder z wielką chęcią teraz będę musiał kupić. Kupię z 4000. Powinno mi wystarczyć. Oczywiście przypominam... O, naprawiło mi się trochę żagli. 100. Powinno wystarczyć. Okej. Okay. Do portu. No i płyniemy dalej po naszą inicjatywę. Do naszej tej. Ale sobie jeszcze zapiszemy, skoro jesteśmy blisko. Nie wiadomo, czy nie będzie jakiegoś bugu. No i płyniemy. Okej. Okay. Powinno być po drugiej stronie, więc pewnie będziemy musieli jechać z Cindy Bay. Map. Ok, 19.32. No już jesteśmy naprawdę blisko. 32, to jest gdzieś tutaj. 19.32 jest tu linią. I teraz 32.25. Bingo! Reef Cove, udało się! Bajerosko. Okej, okay, przed wejściem, mam nadzieję, że jesteście przygotowani. Oczywiście my ten zapisujemy przed wejściem. Kelroa. No i wchodzimy do środka. Zostanę zapisane zadaniem. Zobaczmy. Okej. Okay. No to wchodzimy do środka. Temple. Zajebistą muzyczkę. No i mamy stary labirynt. Kurde, wy nie wiecie ile razy ja musiałem go robić z Piraci z Karaibów.
jak musiałem grać Nathanielem. Oczywiście przed wejściem musimy się przygotować, więc od razu zakładamy ze sobą amulet. I możemy sobie wybrać między dwoma, ale ja oczywiście wolę obronę, więc po prostu wolę nie dostawać Poisona i po prostu zmniejszyć nasze obrażenia. Wchodzimy. Okej, jak widzicie, mamy zablokowane... Aha, nie mamy zablokowanych drzwi, tak wyglądało. Okej. Włączaj muzykę, oczywiście ona mi nic nie zrobi. Kto pamięta Piraci z Karibu wie o tym, że dwa wejścia są zablokowane. Ej, tego nie było. No super. Oczywiście musicie być przygotowani, bo inaczej was teraz zabije, gdybyście tam gdzie wejdziecie. Tam będą trochę gwardzistów. Więc zapiszemy przed walką. Ale przed walką, ja zobaczę ile minut minęło, więc zaraz. Niestety panowie, przekroczyliśmy już pół godziny, więc ja zakończę ten odcineczek tutaj. Najwyżej w następnym odcinku to już będzie ostatni albo przedostatni odcinek kompletnej gry. Ja dziękuję bardzo za uwagę, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. No i zaczęliśmy w następnym odcinku. Siemanko!